Cześć, siemanko, witajcie, z tej strony Krzychu, Sławi Solec. Tomek z firmy Masic. Chcieliśmy bardzo serdecznie zaprosić na Dni Kukurydzy, które odbywają się u nas też regularnie, praktycznie prawie co roku. Dnia, impreza odbędzie się dnia 13 września, oczywiście tego roku, od godziny 11. O samej kukurydzy może powie Tomek, co będziemy robić, co będziemy zbierać. Tak, dokładnie. Mamy tutaj u Krzysztofa posiane pewien wycinek naszej palety. Jest kilka fajnych nowości, o których też Wam na spotkaniu powiemy. Oczywiście też będzie zbiór kukurydzy na ziarno, będą konkursy, także wszystkich bardzo serdecznie zapraszamy. Tak jest, tak? Tomek powiedział, będą konkursy, będzie każda odmiana, będą nowości odmianowe i na kiszonkę, i na ziarno. Będziemy mierzyć, ważyć. I oczywiście zapraszam Was na spotkanie z youtuberami, z tiktokerami, a naprawdę w tym roku wśród zaproszonych gości jest mnóstwo nowych osób, nowych twarzy. Wśród zaproszonych gości będą tak jak zawsze, oczywiście organizatorzy, czyli Mafia Solec, Perkins jak zawsze, Słomek, Vivitoy. Nowych gości może zdradzę tylko kilku, bo wszystkich to naprawdę zajęłoby dużo czasu. Jest Rolnikowa, Sandra Sierocka, Patrycja Bajus, Dorisanka, Grzesiek Giagro. Będzie obecnych kilka firm, między innymi na przykład Roll Service z ciągnikami marki New Holland. Jest Fireken od nawigacji, gdzie będzie można sobie przejechać moim ciągnikiem z nawigacją nową. Zobaczyć jak to działa, może podjąć decyzję o zakupie u siebie. Wojnie nawozowe, jakiś styty od nasion. Oczywiście pyszny catering, pyszne piwko, to już na sam koniec. Masa konkursów. Mnóstwo dobrej zabawy. Liczymy, że odwiedzicie nas bardzo, bardzo licznie, a gwarantujemy fajną zabawę. Zaliczymy na fajną pogodę, bo ta pogoda naprawdę nas nie rozpieszcza, bo dzisiaj mamy praktycznie 2 września, zdążycie iść do szkoły niektórzy, a kukurydza już ma około 30, nawet poniżej czasami. No czasami jest takie życie. Serdecznie wszystkich zapraszamy, jeśli kogoś z YouTube'a wspominałem, gdzieś tam później dopowiem, ale naprawdę w tym roku obsada będzie przepotężna i widzimy się 13 września o godzinie 11 w Józefkowie, gmina Gostynin. Jak widzicie, Filip, Krzysztof z Roll Service'u, jak widzicie, 2 autka, bo stwierdziłem, że będę jeździł bez kierownicy i mam kierownicę swoją tam na sprzedaż, żeby coś się kupić. Tylko dekielę gdzieś tam Filip położył, oryginalno, kierownica. O właśnie, tu jeszcze chciałem Wam pokazać kury i kaczoki tam jeszcze, moment na sprzedaż też, takie mniejsze, większe, aby to chciał. O, jest i dekielek. Ja bym ktoś chciał, także tam się dogadamy, na pewno cena będzie dość dobra. Raz zdejmowana, raz zakładana. Zakładana w Austrii, zdejmowana w Józefkowie. Przez Filipa. Wiadomo, no przecież domyślacie się na pewno, co robimy. Jak widzicie, trwa montaż, nawigacji. Przyszłość dogoniła i mnie. Mam nadzieję, że nauczę się tym robić i będzie mi się robiło wygodniej i fajnie. Jak widzicie, Roll Service. Jak to się wymawia, Filip? Sfarken? Sfaverken. Zakładamy nawigację Sfaverken. Model F100. Dlatego wcześniej to już odpaliłem, bo chciałem się pokazać antenę, bo za chwilę Krzysztof albo Filip skoczy na dach zakładać antenę. O. Na początku dzisiaj pojeździmy sobie na telefonie, ale trzeba będzie dokupić kartę i atakować. Myślę, że na pokazach u mnie, które się odbędą w tym roku, kto przyjedzie, będzie miał okazję się przejechać na pewno z chłopakami albo z Robercikiem, z sedzeniem, zobaczyć jak to nawigacja pracuje. Na pewno będzie więcej filmów. Ja sam jestem ciekawy i Wam pokażę. O, kabel antenowy jak do satelity. No tak, tak. I Wam pokażę, jak to wszystko działa. A na razie montażu jeszcze mnóstwo przed nami. Oczywiście. I w tym słońcu zimne piwsko by się przydało. Trzeba wejść na wierzch. Bym chłopaków podniósł turym, słuchaj, ta, ale no opuszczał trochę, jeszcze sobie zginie tę maskę. Bo teraz gdzieś oglądałem montaż, to właśnie z tura. Łyżką podjechał do przodu. Można łyżką. I z łyżki, nie? Ja osobiście zawsze wchodzę na te dachy. Każdy się boi, że to zgniotę, no bo że niby licha, ale tam chodzą po 150 kg na to i się nic nie dzieje. Tak jest. Twarde. To znaczy tak, dla mnie najlepszym rozwiązaniem by było, gdyby Filip to zgniótł, bo wtedy musieli mi dać pieniądze na nową maskę i już miałem tą fajną, nową, agresywną. Ale tak. Z nowymi lampami. No, ta, która ładna jest taka. No. A mi się podoba. I teraz kwestia, kiedyś zapytałem chłopaków z Techpomu. Kurde, by tak wymienić taką machę. A mówi, nie wiesz co zrobić, ubezpiecz i zgniedzie mi na autokasko. Już wtedy nie ma tych starych, dostaniesz tą nową z tymi lampami, nie? Możliwe. No albo trzeba by zmienić traktor. No. Ale teraz jak tak głośno powiedziałeś, to ciekawe, czy się nie przyczepią. Oczywiście to był żart, nie? Niech se ma oryginalną maskę, polerkę się zrobi, jak Robert przyjdzie tą. Teraz wiadomo, no niestety wczoraj o rano było do późna,
Także myjką powinien tu chłopakom umyć traktor, żeby wyglądał, świecił się. No ale niestety działamy na spontanie, działamy normalnie, a nic nie robimy pod publikę. Dokładnie. Tarową pokoszę kierownicę drugą. Także tu gdzieś jest. O, pod spodem. Już ci wyjmuję. Kabelków miliony. Nie, jest tragicznie. Tu mamy silnik. Trochę ciężki. O, to jest tu tyle cięższa od tamtej, nie? No, oczywiście silnik bezszczotkowy, więc praca jest bezdźwięczna i jest bardzo oczywiście silny. Nie ma żadnych problemów na jakichś górzystych terenach, gdzie nie najechałby na tor. Nie. To będzie brzydkie, co powiem, ale dzięki temu można jeździć po pijanemu. Można. Trzymaj, Filip. Nie, oczywiście żartuję, bo jeszcze, jak powiedziałem chłopakom, jest coś takiego u mnie jak słupy. W każdym polu, prawie. A tak wszędzie. W każdym, ale dzisiaj będziemy ustawiać, kalibrować, także przepniemy spółkę na agregat i zjeździmy sobie pole po... za pomocą telefonu oczywiście i bez karty jeszcze dzisiaj. Tak. Ja chcę kartę ogarnę w tym tygodniu albo w przyszłym, to wam pokażę, jak, gdzie to trzeba wmożyć, zamontować, jak to będzie działać, a że będę siał gorzowską i wczoraj zaorałem jedno pole, to mamy pole do popisu. Niestety od nowości, od techniki nie uciekniemy. Jak dawniej, to właśnie tu żeśmy rozmawiali z chłopakami wcześniej, jak dawniej opcją było, słuchajcie, miękka przednia oś, to teraz praktycznie jest każdy w standardzie, to chce mieć. Tak, o klimę to już nie wspomnę, bo tu w latach sam wiem, na przykład gdyby klimatyzacji nie było, to działa jak szklarnia. Dokładnie. To już wolałbym jeździć zwykłą 60-ką bez drzwi, tak, niż tutaj jest zamknięty w tych szkłach, nie? No niestety, no, chcemy się uchronić od kurzu, od ciepłego, no to już trzeba szczelną kabinę mieć, a bez klimatyzacji to nie tak działa. Jest. No i dzisiaj każdy chce mieć nawigację, nie? Dla wygody, zwłaszcza gospodarstwa, które mają fajne pola, duże pola. Większe, też. Oglądam, że nogi z boku. Browarek w ręku, czy tam traktowo energetyk. Można obiad zjeść na spokojnie. Albo obiad jeść, jak duże pole i jechać. Dokładnie, nie trzeba już stawać, pilnować, żeby się oddać. Bardzo pomocne, zwłaszcza przy opryskach. No wiadomo, że ten w opryskach nie chodzi, ale jak ktoś sieje kukurydzę też, nie? Super sprawa. Opryski, kukurydza, nawożenie samym rozsiewaczem, gdzie trzeba, jak to się mówi, albo wyliczać, gdzie tam trafi, narzuci, a tutaj wiemy, że ta nakładka będzie 2,5 cm, a nie 2,5 metra. Tak jest, bo to dokładność jest do 2,5 cm. Tak, 2,5 cm mamy dokładność z geoposu. Ten sygnał nie jest płatny, bo kiedyś był płatny, dzisiaj jest darmowy, więc żadnych kosztów już pan nie ponosi, nie? Czyli teraz tak, a wytłumacz może, czym się różni, bo rozmawiałem ze znajomym wczoraj, on mówi, że będzie zainteresowany na przyrok, ale może nie tyle nawigacją, co prowadzeniem. Mhm. Czym się różni prowadzenie od nawigacji? Nasze prowadzenie, jeżeli mówię o prowadzeniu automatycznym, to jest to samo. Mhm. Bo jest jeszcze taki system, gdzie pokazuje, w którą stronę jechać, na przykład T-Jet, Raven ma mały terminal siedmiocalowy, zamontowany przede wszystkim, no najczęściej przed nami, i pokazuje nam odległość, wyznaczamy najpierw linię, a później się tej linii sami musimy trzymać, no i wtedy nie musimy na oko jechać równo, tylko się według tego systemu, który nam pokazuje, odsuwamy się 30 cm, to nadajemy się w prawo. Jak w prawo się odsuwamy, to nadajemy się w lewo. To jest jak na podstawie sznurka, o. A, w ten sposób. Polu. I to wtedy z ręki musimy prowadzić, a to jest automatyczny system prowadzenia. Więc sam za nas kieruje. Dokładnie, korzystając z dobrodzi satelit i tak, sygnału. No, mamy sygnał darmowy, więc korzystają tego dzisiaj nadgminnie. Kiedyś może było, nie wiem, 800 użytkowników, dzisiaj jest 8000 przykładowo. Tak, i teraz sytuacja taka, no wygodnie jest sobie kupić kartę z internetem i założyć, bo tak jak tutaj Filip powiedział, no jeżeli z telefonem, to ktoś nam zadzwoni, rozłączy nam sygnał, a będzie ktoś dzwonił co 5 minut, tylko będziemy się wkurzać, nie? No dokładnie, a jak mamy kartę, no to nie jesteśmy uwiązani, że nie zapomniałem telefonu, to już nie pojadę. Jest udogodnienie właśnie, jak nie masz przygotowanej jak to się karty, no dobra, no to mogę pojechać dzisiaj z telefonem, no. Udostępnić telefon, z telefonu internet. Tak, ale dla własnej wygody po prostu zapłacić 200 zł na cały rok. No abonament tam ja polecam akurat sieć T-Mobile'a, więc... Promocja? Nie, promocja. Wiem, że zawsze jak ktoś nie zaskoczył mnie jeszcze. Ja generalnie mu się wydaje, bo mam internet mobilny, internet
domowy. I tam pewnie też karta jest, gdybym ją wyjął z modemu, to, no, ale to w domu nie będzie znowu. Jeśli masz modem na przykład bezprzewodowy, to możesz sobie tu przynieść do ciągnika. I akurat muszę, tak mi się przypomniało, słuchajcie, że skończyła mi się umowa, więc jak pójdę sobie do punktu T-Mobile'a zrobić nową umowę, to wezmę jeszcze kolejną kartę i tu wrzucimy. Puk dostał nowe limiesze z Obocztą wczoraj. Właśnie też wiadomo, że Rolls-Royce zajmuje się częściami. Chłopaki dali, wczoraj Krzysiek dał dobry upust. Ile kosztował? Nie będę mu godał, bo do każdego i co inna cena też, nie? Ale zobaczcie, że tutaj mamy też, wiadomo też, Rolls-Royce z dealerem, Kuna akurat. Już mam zdarte, to jak to się nazywa w zasadzie? Płozy, nie? Tu mi zaczyna drzeć to mocowanie, więc od razu przy okazji Krzysiek mi przywiózł nowe płozy. Wymienię. Po co się ma męczyć? Przyjedzie Mateusz z kluczem udarowym, to zajmie to nam 15 minut, będziemy mieli nowe założone. Pozdzierały się, no. A już były raz zmieniane. No, ale już ten puk zaorał naprawdę mnóstwo, nie? Słuchajcie, jak widzicie, już się uczę. No i no przecież jest Krzysiek. Filip już pojechał, bo musiał jechać gdzieś na prace serwisowe. Na pewno dużo jeszcze przede mną. Mamy kamerę z tyłu, ale o tym później, bo nie mam karty. GPS sygnał łapie z telefonu swojego. Aczkolwiek muszę kupić kartę oryginalną, będzie mnie to kosztowało 200 zł na rok. I ona będzie już wtedy, Krzysztof, na stałe. Tak, będzie prowadziło wtedy... Tak. Będzie internet po prostu nawigacji na stałe. Tak? Dużo nauki przede mną, bo jeszcze musimy się spotkać, żeby ogarnąć uwroty. Mamy tu, zobaczcie, papierosy to na pewno, ale pilota. Gdzie tam działamy się z pilota? Zanim wszystko zapamiętam, to naprawdę zajmie mi ileś czasu. Ale przed nowoczesnym rolnictwem, słuchajcie, nie uciekniemy, więc... na razie jestem pod wrażeniem, mi się podoba. Mamy przeprowadzoną kalibrację, tego żeśmy wam nie nakręcali, bo zajęło za długo czasu. Wiem, jak wprowadzać nowe maszyny, zmieniać ich szerokości. Wiem, jak jechać po łuku, bo pola są równe. Na razie, zanim dojdę do pełnej wprawy, na pewno ileś to mi zajmie, ale już podstawy znam. Także na pewno gdzieś za tydzień lub dwa będę mógł dużo więcej powiedzieć. Tu sobie jeździmy po razie na polu, które wczoraj zaorałem i tu będzie, słuchajcie, gorzowska, więc chcę po razie to zrównać. I później, jak będzie jakiś deszcz, będziemy coś tutaj siali. I teraz zobaczcie, dojeżdżamy do końca, wyłączam nawet pilota ze sterowanie, wyłączam mapowanie, które mierzy mi, ile pola zrobiłem, no bo jeżeli będę jeździł na kupę, to on będzie to doliczał po prostu, nie? I teraz, którą linię zechcę, mogę sobie gdzieś tam wjechać, złapię, powiedzmy, w środku. Już sprawdzaliśmy, kryje nam szerokość narzędzia idealnie. O, minąłem. Łapię. Tamtą linię, tak. Dobra, to się wycofnę. Jeszcze nie mam wprawy, słuchajcie, ale to myślę, że przyjdzie na pewno bardzo szybko. Kierownica nam nie przeszkadza, ustawiliśmy to jak tamtą. Mimo oba nawet. To samo, w nas jest, słuchajcie, następuje zerwanie blokady. Kleiliśmy. Jedynym może minusem tego wszystkiego jest to, że no ja mam ustawioną pod siebie, jeżeli ktoś inny chciałby jechać, trzeba ściągnąć dekielek i kluczykiem regulować, wsunąć, wysunąć. Bo tamta ma pokrywką miała obrycznie kręcone. No i teraz tak, słuchajcie, no co, ruszamy do przodu, zapuszczamy tu, bądź z ekranu i mapowanie na dół i sobie sam jedzie. I w tym przejeździe idealnie nam pokryje. Myślę, że zwłaszcza przy siewie warzyw, takich rzeczy to jest idealna sprawa, tak? Jak widać tutaj na ekranie, słuchajcie, na pewno tych filmików będzie więcej. To ważne, bo i kukurydzy, zboża. Tak, przy siewach zwłaszcza i tego typu historiach na pewno to będzie bardzo fajna rzecz. Jak ktoś ma jeszcze duże, długie pole, no to co? Możecie kierownicę sobie zrobić tak, ręce tak, a niech on sobie jedzie, nie? Jak ci z was, którzy są oporowcami i robią dużo, dadzą łapkę, bo jak wiadomo swoje duże pola, to mogą sobie na TikToku walczyć i oglądać, a traktor jedzie sam. Czasami, choć o to Krzysztof, nie producent, deklaruje, że maszyna ma 4,60,
a w moim przypadku jest 4,55 czy tam coś, 6. No to trzeba zawsze te dokładne wymiary sobie zmierzyć po prostu. Tak. I 2 cm ująć, żeby tak, nie brakowało, a wręcz idealnie szło, nie? Żeby wiadomo, nie było jakiegoś tego marginesu błędu dla nas. Na pewno jest to przyszłość i ci z was, którzy na ten moment będą się śmieli, o po co, MTZ tym prości ujadę albo coś tam, to was nie minie i na przyszłość na pewno to was czeka. Jeszcze nie dopytałem, Krzysiek, jeżeli chodzi o maszyny siewki z jakimś izobasem, gdzie możemy to podłączyć, w którym miejscu? Znaczy tak, to jest jako dodatkowa funkcja, która wchodzi dalej w tą nawigację i ona będzie dostępna za niedługi czas. Wtedy będziemy mogli to po prostu uruchamiać, czy będziemy obsługiwać sobie maszynę z pokładu monitora. To przez izobasa. Dokładnie, czyli jakaś siewka i tak dalej, i tak dalej. Wiadomo, że ktoś na 7 hektarów nie kupi do 3 petki, to, chociaż może takich rzeczy, bo te siewki nie udźwignie. No, ale inne maszyny jak najbardziej. Mamy przykłady, gdzie wchodzimy. Dokładnie. Teraz macie na przykładzie słynne labirynty, kurydziane, gry terenowe. Właśnie takie sucho, że kurz zgarniamy kilogramami. Gdzie siewnik połączony z nawigacją zasieje wam napisy na polu i zrobi labirynt. Tak to wszystko idzie. Wiadomo, że każdy labirynt robił nie będzie. Każdy potrzebuje do, słuchajcie, do innych celów. No ale widać, że ograniczeń nie ma. Że wszystko się rozwija i cały czas możemy robić inne rzeczy, nie? I co, z pilocika dodatkowo z cyk. Wyłączymy i wyłączymy sobie recording. Maszyna do góry. Tak samo nie ma problemu, jeżeli słuchajcie, pole jest z... Jeśli pole jest... O, tu powinno wjechać. Jeśli pole jest klina, czy gdzieś tam jakieś inne kształty, ustalamy po prostu w inny sposób. Prowadzimy, że pole jest falowe, nieproste i ona nam zapamiętuje i przejazdy robi też linię według tego... według tego przejazdu, tak jest. Ciach. Lecimy i recording, maski ładne. I zobaczcie, idealnie, co do centymetra, bez żadnych nakładek. Znaczy, no nakładek nie ma, można powiedzieć, żadnych, bo tak ustawiliśmy, że co do centymetra agregat zabiera równiutko. Gdy będzie karta, wiadomo, że też no, ograniczony kurz, to będziemy sobie ustawiać wtedy na połowie nawigacji. Nawigację, te ścieżki, a z drugiej strony kamerka będzie nam pokazywała obraz z tyłu na maszynę. Głową kręcić i obracać tak samo, tak? Teraz, jak jechaliśmy na pole, oczywiście to miałem... No to co, przywitamy się wszyscy. Zaciągnę. No ciekawa rzecz, dla mnie nowość, nie? Z tyłu jakieś inne przejazdy. Z tyłu zobaczcie, no nawet praktycznie... centymetra nie ma omijaków, innych takich rzeczy, czyli nam dużo pomaga. Co do samego montażu, chłopaki zrobili naprawdę fajną robotę, bo nie ma żadnych kabli wystających, nic się nie dzieje. Zdjąłem sobie monitor, który będzie mam założony od prasy. Jeżeli go będę chciał założyć, pochylam sobie monitor w dół, zakładam od prasy. Cała filozofia. Byśmy założyli na boku, ale nie mam tej ramki, jak te nowe ciągniki. No chłopaki, byśmy mogli przywieźć tutaj nam ramkę, byśmy mieli wtedy tutaj założoną, ale tutaj bardziej czytelnie mi się wydaje, z przodu jest. Teraz tam z tyłu macie główny wyłącznik, żeby wyłączyć się głównym, że tak powiem, wyłącznikiem, żeby nagle gdzieś, po coś, podczas jazdy, po drodze szybko, coś wam się nie włączyło i żebyście nie walnęli w kogoś. Wtedy wyłączamy i nie korzystamy. Chyba, że no, chcecie korzystać z kamery, no to wtedy musi być włączone, tak? Dokładnie. Wyłączy prąd do nawigacji. Dokładnie, także słuchajcie, mamy tutaj naprawdę wszystko fajnie zamontowane. Właśnie pasek wyłączamy, przejedziemy samochód w lewo. Jako w traktorze nic nie zmieniło, zmienił się tylko wygląd kierownicy. Wielkościowa taka sama, ustawiona tak samo. Zresztą, tak jak wam powiedziałem, na pokazach kukurydzianych, kto przyjedzie, myślę, że Krzysiek będzie, myślę, że będzie Filip, jeszcze jeden, to drugi i będziecie mogli próbować
Wracam was serdecznie w dalszej części vloga. Przywitaj się, Michale. Jak widzicie, z Michałem siejemy trawę. Pokażę wam jaką, pokażę wam co. Mamy dzisiaj co? 14 sierpnia, tak? Skasowaliśmy inną trawę, nawozy i siejemy świeżą z racji suszy. Tak jak widzicie, jak zaoraliśmy, no inaczej się po prostu nie dało. W ogóle trzeba było założyć nowe dzioby, nowe lemiesze. Więc i tak te dorny gdzieś tam się pojawiają. Jeżeli będzie słabo to wyglądało jeszcze, mimo że wał tutaj przygniata, to słuchajcie, damy sobie jeszcze przelecimy to wałami, wgnieciemy, żeby tutaj nam żaden kamień, bo wiadomo, będzie się kosić, nie pojawił. Słuchajcie, miałem zamiar zasiać gorzowską, ale wybór padł na inną trawę, którą wam zaraz pokażę. Dlaczego? Dlatego, bo tą trawę mamy jako kosztną, możemy użytkować w 3 do 5 lat. Ktoś z was w komentarzach w zeszłym roku miał rację, bo to było to pole, na którym był podsiew, ale była taka susza, że podsiew, który zaraz wam pokażę, zrobiliśmy po pokazach 2 lata temu, było wilgoć, dał coś. Dał, bo się pojawiła lucerna, która tutaj widzicie, muszę już, jutro mamy święto 15, więc nie będę, ale pojutrze będę tutaj sobie, będę pojutrze kosił. Już tutaj kwiaty ma, przytrzymałem ją celowo, żeby wiadomo, że lucerna, gdy ma kwiaty, to dużo szybciej puszcza w głąb korzenie, nawet czterokrotnie, czy nawet więcej niż normalnej wegetacji. Tutaj dało, a tutaj niestety była susza. Zrobiliśmy to wtedy po deszczu, kto pamięta. Niestety, samego kulka tu przeważnie ma, bo tutaj akurat blisko domu idzie na kieszonki, jak widzicie, kukurydza z 3,5 metra. Tutaj może ciutkę niżej, ale tam dalej w głąb pola. Telefonik dzwoni, oddzwonimy do kogoś za chwilę. A ja tymczasem pokażę wam, jak, co my siejemy sobie. Zobaczcie. Top Optimus z firmy Top Nasiona. Tu chodzi, jeśli chodzi o skład, to mamy akurat na stronie internetowej, musielibyście sobie sprawdzić, bo tu jest wszystko po łacinie. No ale mogę wam przybliżyć skład, że to jest Postfolium, czyli to miks kostrzewa, jedna, druga, 5% tymotki, ma 30% w składzie. W składzie ma późnej rzecicy, średnio późnej rzecicy 10%, 10% kończyny białej. Z tego co zapamiętałem po prostu. Będziemy to użytkować sobie przez 3-5 lat, zobaczymy jak pozwoli. A teraz takie ciekawostka, zobaczcie. Tu mam otwierane, bo sobie tam jedną torebkę. Na drugim polu i trzecim będziemy siać właśnie z własnej, że tak powiem, konstrukcji gorzowską, którą robię. Chciałem właśnie kupić składniki, samemu sobie zrobić. Szukałem po internecie i znalazłem, zobaczcie, polskie ziarno. Jest taki sklep internetowy. Polecam, bo na tym sklepie kupicie i pasze do gołębi, pasze dla drobiu, zioła, wszystkie gotowe i nasiona zbóż do siewu, groch, wszystko po prostu. Czyste składniki, tak jak rzycice, na przykład tu zobaczcie, tu mamy wyka kosmata, tu mamy kończynę inkarnatkę i rzycice. Zmieszamy to sobie sami na kolejnym polu i zrobimy sobie sami gorzowską. Dwa takie małe, mniejsze kawałki mam. Chcę to wypróbować. Fajnie, bo jeden dzień realizacja, wchodzisz na stronę, zamawiasz co potrzebujesz. Następnego dnia przyszła paczka. Bardzo duży wybór, tak jak powiedziałem, szybka realizacja. Co ciekawe, sklep internetowy, w którym możecie kupić praktycznie wszystko tam jest. Nawet jakieś kurcze te. Kiełki, co mnie zdziwiło. No ale zachęcam, jeśli kogoś interesuje, sklep internetowy, wchodzisz, zamawiasz, przychodzicie, nie musisz jeździć, szukać gdziekolwiek.
kurierem dzień czy dwa i masz nasiona, które sobie życzysz, jakieś nostrzyki, nie nostrzyki, w ogóle grochy, łubiny, wszystko, także i też jakoś można powiedzieć, bo fajno, jeżeli tu wam pokażę czysto, na przykład inkarnatkę, jak wygląda, czyściutka, ładna inkarnatka, posiejemy sobie na drugim polu, jak to skończy Michał, wymieszam, myślę, że już nie będziemy robić próby kręconej, bo się niewiele to zmieni i tak jest 44 kg na hektar ustawione. A jeszcze wam pokażę kukurydzkę, na koniec halka, jedną ręką może pokazuj się, a żeby nie łapać. Zobacz, to jest kolba chulka. A w efekcie brzegowym tutaj gdzieś, gdzie brakuje, bo mi pognięty albo że to zobaczcie. Raz, dwa, trzy, po trzy kolby. To nie tylko, że jedna, tylko zobaczcie, tu dwie. Tu znów do ręki przyłożyć, zobaczcie, czy tyknę, żebym widział. O, raz, dwie potężne, kolejna, dwie potężne. Ale mówię, wiadomo, że to jest bardziej efekt brzegowy, ale zobaczcie, jakie te kolby są. Ja przyłożę rękę tutaj, no to jest, może widać, jaka jest potężna kolba. Sąd Krzysztof zawsze się jechalka. Tu zobaczcie. No, 15 dni będziemy działać. Zobaczcie. Raz, dwa, trzy, cztery kolby. Kolejna dwie. Kolejna trzy. No ale tu jest rzadziej, to wy sami dobrze wiecie. Kolejna trzy. Kolba potężna. I kolejna cztery, pięć nawet. Ale tu akurat trochę brakuje dla tego. Jaka duża. Pomimo suszy, o której powiecie Krzychu Ględzi, że suszy, a taka jest, nie wiem. Trafiłem, że w tym roku, pomimo tej suszy, jakoś udało się małych deszczów, ta kukurydza piękną mam. W sumie tutaj klasa to jest piąta chyba. No co, żeby ten vlog nie był za długi, bo już się złączy razem z GPS, z nawigacją, więc ja się z wami żegnam. Co do poletek, będziemy was wkrótce informować. Trzymajcie się. Hej.